Hej, witajcie moi drodzy, jestem Michał Wolfram, a tak znowu trochę mnie nie było i trochę w sumie mi głupio. Natomiast pierwsze rzeczy najpierw. Dostałem komentarz jakiś czas temu, dlaczego nie gram najnowszej wersji. Wtedy chyba była 1.18 najwyższa wersja albo 1.19. No i odpowiedziałem, że mojego ulubionego moda wtedy jeszcze nie było dodanego do gry, jakby w takiej wersji, jakiej ja począłem, czyli voxel mapy. Niemniej mamy 1.21, to jest najnowsza wersja i tak mój ulubiony mod jest już w tej wersji. Więc myślę, że możemy zaczynać. Okej, tak, mój serwer też jest już podniesiony do tej właśnie wersji najnowszej. O ile odpowie nam, no jest super, to po pierwsze. Po drugie, tak, nasz serwer nie ma donosicielstwa wbudowanego. To jest paczka na fabryku, na wersję właśnie 1.21. Jest tutaj trochę ciekawych modów, które już wam pokażę, jakie tutaj są. Tak, korzystam cały czas z MultiMC, po 10 latach, 10 lat temu też korzystałem z MultiMC, tylko że wtedy była wersja bodajże 1.0.0, potem 1.2.1, 1.2.3 i tak dalej. Kiedyś może się na ten temat jeszcze więcej wypowiem. Natomiast nie ma tutaj OptiFabric, bo OptiFabric jest jeszcze na starszą wersję. Mamy Inventory Profiles, czyli jest sortowanie ekwipunku. Mamy wspaniałe mody, które hamują konfidenctwo na naszych własnych serwerach. Co się dzieje na Realmsach, to nie się dzieje na Realmsach. Tam Microsoft i Mojang wiodą prym, a na moim serwerze są moje zasady. I tutaj ja decyduję, kto dostanie bana, a kto nie. Wyłączamy też telemetrię, jest oczywiście voxel map. Resource Packi. Po pierwsze jest Golden Days, czyli tekstury ze starych klocków. Nie przepadam za nowymi teksturami, jak już dobrze wiecie od dawna. Borderless Grass, dlatego że nie mamy OptiFine'a jeszcze w tej chwili, więc nie jesteśmy w stanie mieć połączonego szkła jakby, powiedzmy, z urzędu. Musieliśmy to załatwić teksturą. No i kasowanie nowej muzyki, bo no, wolę tą muzykę, którą skomponował C418, a nie te nowe kawałki, które mi nie pasują, ja za nimi nie przepadam i wolę mieć to, co pamiętam z dobrych czasów. Dobra, Mojangu, pozwalam wam na 10 minut, a potem zaraz was odetnę, tak żeby serwer wiedział, że jestem zautoryzowany, bo tutaj nie mam jeszcze OutMe, ani XAuta, ani innych pluginów, które załatwiają sprawę logowania. A bardzo nie chcę, żeby ktokolwiek wszedł na mój serwer i był mną. Tak, jest voxel mapa, oczywiście. Na X się powiększa, na M się daje, tak, super. Bardzo mnie to cieszy, że jest voxel mapa. Bez voxel mapy to by nie było w ogóle gry. Kotki są, karmimy kotki. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Mixer Regan, High Sierra. Jest, co, robi się już noc? Co wy mówicie? Kurczę. Dobra. Tak, z chęcią wam pokażę, co od tej pory, jak ostatnio nagrywałem, się zmieniło. Tak jak wcześniej mówiłem, tak, klocki są na Kubernetesie postawione. I całkiem ładnie sobie Kubernetes z tym radzi. Tak, ostatnio bardzo mało gram w klocki jako tako. Robiłem różne jakieś tam mniejsze, większe projekciki. Wewnętrzne i mniej wewnętrzne. Jednak dobra, idziemy, pokażę wam coś. Jedną rzecz, myślę, że w miarę sympatyczną zrobiłem. Tak, na mapce oczywiście widzicie, kurde, zaspoilerowałem. Idziemy, tup, tup, tup. Żadnych węży tutaj nie ma. I tak, oczywiście, jest most przygodowy. Most przygodowy znacie oczywiście z odcinków o wiele dawniej. Już go tam wybudowałem. Natomiast no, most przygodowy musi być na jakimś akwenie, nie? No tutaj jest, dobra, to jezioro, no może tam troszeczkę więcej tego jeziora być. No ale most przez jezioro, no też może być, ale z reguły mosty są na rzekach, nie? Więc stwierdziłem, że zrobię rzekę. I tutaj jest rzeczka, ona, tak, przejdziemy sobie przez most przygodowy. Tu jest rzeczka, ona na początku jest taka malutka, potem się robi troszeczkę większa. Są wodospady takie fajne. Tutaj jeden, drugi. I wpada sobie tutaj do tej zatoki. I ja się bardzo ucieszyłem z tego, co zrobiłem. Wygląda to całkiem sympatycznie, a tutaj też poczyniłem zmiany do
tej części tutaj, gdzie jest ta jaskinia. Zbierzemy plony. Mam nawet tą motykę. Nie wiem, czy motyką. Dobra, niech będzie motyką. Chyba mam jeszcze tyle stali, że powstanie druga. Albo ją naprawię. Levela trochę jest w zasadzie. Więc teoretycznie rzecz biorąc, powinienem bez problemu się omotykować. Ciach, ciach. Marchewy też jakoś sobie. Ciach, są bardzo ładnie. Nowe shortcuty. Stary człowiek wrzeszczy na chmurę, nie? Czasami tak to wygląda i czasami tak to brzmi. Natomiast moim zdaniem, tak, moim zdaniem, zaczyna się prywata. Moim zdaniem, no to co Microsoft zrobił z tym zabezpieczaniem czatu i tak dalej na cudzych serwerach jest bardzo nieładnym krokiem, bo zawsze kto stawiał serwer, ten na tym serwerze stawiał wymagania, dawał regulaminy i dawał no, jakby jurysdykcję. I jeżeli coś się temu komuś nie podobało, no to on był jedynym autorytetem, a nie było tak, że strona trzecia wchodzi i stwierdza, że ten dostanie bana, bo się im coś tam nie podoba. Natomiast niestety, no, widzieliśmy na filmie z Dinnerbone'em w roli głównej, że no, Mojang jako taki nie jest szczególnie za tym, żeby takie coś wdrażać, ale no, z dużą dozą prawdopodobieństwa został przyciśnięty przez Microsoft. I tak jak mówię, nie mamy wpływu na to, czy w klockach ta zmiana nastąpi, czy nie. Ona już nastąpiła i gracze już w tej chwili na serwerach, które są, powiedzmy, domyślnie ustawione, są na cenzurowanym. Jednak no, jedyna rzecz, jaką ja tutaj jakby widzę, no to z jednej strony jest ustawienie, tak jak ja mam w tej chwili, za pomocą pluginów, za pomocą modów na fabryku, jesteśmy teraz na fabryku. A idąc dalej, co można zrobić? No to można pójść w stronę tak, jak się grało dawno, dawno temu, kiedy jeszcze wszyscy byliśmy biednymi dziećmi, których nie stać było na konta tak zwane premium. No i po prostu używanie, czy nawet będąc użytkownikiem premium, można włączyć offline mode i wtedy jesteśmy praktycznie, nawet uruchamiając grę, poza radarami Microsoftu. Więc taka jest jakby moja myśl na ten temat. Ale miejmy nadzieję, że na tej konfiguracji gra będzie całkiem znośna i nie będzie jakichś, powiedzmy, problemów. Odpowiednia paczka, odpowiednie ustawienie i można iść naprzód. No, trochę mi tylko, jak zwykle, szkoda tej migracji na konta Microsoft. Najpierw wymuszonej migracji na konta Mojang, a potem wymuszonej migracji na konta Microsoft. No, 100 razy bardziej wolałem wpisywać swoją nazwę użytkownika bez małpa tam provider.com, nie? A teraz nie dość, że muszę logować się mailem. Tak, idę siekierę zaostrzyć, bo jak zobaczyłem, no to tutaj ona jest już. Nie dość, że logować się mailem, to jeszcze przez konta Microsoft tam wpisywać kody i tak dalej. Ale cóż, jaki pan taki kram. Gdzie się aha, tak, w kowadle się naprawia narzędzia. Już zapomniałem, kurczę, jak się naprawia narzędzia. O, super, mamy dobrą siekierę. To co, idziemy jakieś drzewka porąbać, nie? Pójdziemy sobie mostem przygodowym na wyprawę. Gdzieś zobaczymy, jak ta wersja 1.20 sobie radzi, nie? Pieski, siema, dzień dobry. Dzień dobry. Dawno nie widziałem piesków. Siema. Wiecie, mam taki pomysł. Aha, no i oczywiście, no, mam pomysł, a surowców nie ma. No tak. Myślałem, żeby tutaj jakąś ścieżkę zrobić taką. Tak, jakoś. Może teraz troszkę tak. Dobra. Wiecie co, wrócę sobie do siebie. Pójdę spać. Przejdziemy się dalej. Bo chciałbym też zobaczyć, jak ten nowy generator, oglądałem prezentację takiego dewelopera z Mojangu, który pokazywał, jak bardzo w ostatnich wersjach zmienił się generator świata.
że teraz jak wyszły jak wyszedł ten update z tymi jaskiniami, to przy okazji zrobili bardzo duży refaktoring, czyli wprowadzanie zmian w generatorze świata. Przez co ten generator świata jest o wiele bardziej rozbudowany i potrafi robić takie, powiedziałbym, że nawet częściowo cuda. W sumie warto by zobaczyć, ile tego świata mam wygenerowane. Oczywiście tego tutaj nie zobaczę, bo ta dynmapa voxel mapa jest świeża. Dzisiaj zainicjalizowana. To nie ma co tutaj na niej polegać. Natomiast wiecie co? Zobaczę sobie na dynmapie, ile ja muszę biec, żeby... wiecie co? Całkiem niedaleko, nie? Tam kilka rzek przejść i będę na nowych ziemiach, które nie są jeszcze wygenerowane przez generator. No to lecimy na wschód. Pamiętam, że robiłem dla was film z okazji świąt, gdzie mówiłem, że zobaczycie w tym roku różne ciekawe rzeczy, nie do końca z... O, celotek jaki ładny. Nie do końca ze świata klockowego, nie do końca z IT. I wielkimi krokami zbliżają się takie materiały, to znaczy jeszcze w tej chwili nic takiego nie zarejestrowałem, nic takiego nie mam po prostu w rękawie gotowego do emisji. Natomiast dużo podziałałem z różnymi rzeczami takimi około, powiedzmy, i coraz bardziej zbliża się sytuacja, gdzie będę miał, powiedzmy, określony sprzęt w rękach przed sobą i będę w stanie go wykorzystać do materiałów na YouTubie, bo co innego jest, powiedzmy, coś ustawiać sobie u siebie, pod siebie i na swoich, powiedzmy, zasadach, a co innego to jest, mając coś, wiedząc jak coś działa, pokazywać na jakby od samego początku, jak z tym zacząć, bez, powiedzmy, niszczenia sobie swojego działającego projektu. To podejrzewam, że będzie i że się to uda postawić, uruchomić, nagrać i może to być taka ciekawa odskocznia od klocków, od IT, od tutoriali jakichś tam, powiedzmy, sieciowych, chociaż z warstwy sieciowej tam też trochę może być. A już przed nami, czy to już przed nami? Czy to już? Tak, to już. Jesteśmy na nowym generatorze, moi drodzy. Tych ziem jeszcze nie widziałem i te ziemie generują się w miarę jak idziemy. Dynmapa pewnie też dopiero co zaczyna ich render. Podoba mi się to. A gdzie zachód słońca? Gdzie słońca? Dopiero co jest po południu. Dobrze, bardzo się cieszę. To znaczy, że jeszcze będziemy mogli bez problemu wrócić do naszego klockowego tego bazy. A przede mną też budowa nowego jakiegoś tam domku, nie? Trzeba było wybudować jakiś taki ładny domek, ale powiem wam, jest to ciekawe doświadczenie. Ten nowy generator. Nie widzimy jeszcze jaskiń. Tylko nie wiem, czy ja się do jaskiń chcę zapuszczać, nie? To jest jeszcze jaskinia starego typu, taki ten kanion taki tradycyjny. To znowu ten kanion taki. Co to jest za jakaś ruda? Nie wiem, co to jest za ruda. Nie znam tej rudy. Przydałoby się zrobić jakiś taki ładny domek, wiecie, nad ziemią. I ja się też, powiem wam, coraz bardziej przekonuję, żeby otworzyć ten serwer dla... No przynajmniej dla ludzi z WTC. Nie wiem, czy na publicznym adresie IP, bo on jest w tej chwili w sieci wewnętrznej. Glina. Glina cenniejsza jak złoto. Ale podejrzewam, że coraz bardziej się ku temu skłaniam i myślę, że niedługo podejmę decyzję, że ten serwer zostanie, powiedzmy, otwarty. Będzie wielkie otwarcie. I być może już niebawem jakoś będzie jakieś granie na większej ilości graczy niż jeden, nie? Bo to takie trochę jest dziwne z mojej strony, że stawiam serwer, a nagrywam na nim sam. Z kolejnej strony moje nagrywanie jest tak nieregularne, że mało kto by wytrzymał moje nieregularne wrzuty i pory nagrywania. Wy jeszcze to wytrzymujecie, dzięki wam za to. I... Co, słońce już się powoli zbiera ku zmierzchowi. A czy tutaj są jakieś łóżka? Są łóżka, o, fajnie. Sobie zrobimy checkpoint.
Taki ładny domek tutaj jest. Zobaczmy, czy jak coś ci villagerowie będą tutaj spali. Fajna taka kraina, patrzcie, jest. Są jakieś takie góry, takie wysokie. Jakieś jeziorka. Jest ta wioska. To znaczy, ja bym nie chciał mieszkać blisko przy wiosce. Natomiast, wiecie co, z wielką chęcią bym zamieszkał gdzieś tutaj. Czy bym sobie coś... Ja, jak to ja, wybudował domek w góry, wewnątrz góry, nie? Kto był na dawnych serwerach FFSurf, no to wie doskonale, że ja takie rzeczy lubiłem robić, nie? Wezmę coś dla kotków. Okej. Okay. No tak, Tam jest jakaś fajna jaskinia taka, kurczę. Dobra, ile mam rybek? Co do... Ani jednej. No to się popisałem, nie? Pociechałem rybki, a nie wiem, czy sobie wolnego miejsca w ekwipunku. Co, idziemy na jakieś te poszukiwania, czy wracamy do łóżeczka? Wiecie co? Zanocuję sobie w tej wiosce. Przepraszam was, kotki, dzisiaj nie nocuję z wami. W łóżeczku. Dzisiaj zanocuję właśnie w tym. Ale jak wrócę, to dostaniecie rybkę. Tak. No, dawać mi rybkę. Ile ich jest? Już jest 6, czyli nakarmię wszystkie. A wiecie co? Ich jest tutaj tyle, że może wystarczy nawet na kilka karmi, nie? Te są fajne, bo się mało ruszają. Tam kiedyś jak... Tam w takiej krainie tej takiej... Tak, oczywiście. W takiej krainie tej takiej zimowej, tam gdzie ja tam wcześniej łowiłem na odcinkach, to te rybki pływały dosyć szybciej. A coś z nimi było, wiecie, albo była woda głębsza, albo coś, że mi się je bardzo trudno łowiło. A tutaj jest to nawet, powiedziałbym, że bardzo proste. Ciach. Ale jaskinia. Wow. Takie, wiecie, nietypowe struktury, że tam pod wioską nagle są jakieś takie jakby jaskinie takie podwodne, no. Wiecie co, jeszcze tutaj te dwie upoluję, będzie na 3 karmienia. Co to jest za struktura? Tutaj coś się pali. Jakiś... To jest portal. To jest fragment portalu do Netheru. Ale co to jest? Czekaj, magma mnie będzie bić? The more you know, nie? A tutaj co jest? Jakieś te... Szufla. Golden pickaxe. A, wolę diaksowe. I to jest pszczółka i ul, tak? Jak grałem ostatnio na singlu, odpaliłem sobie dla testów, wiecie, tam chyba na 1.19 z kawałkiem. No to zrobiłem sobie tam siat, no i patrzyłem, czy pszczółka mnie będzie atakować. No i atakowała mnie pszczółka, więc z pszczółkami tutaj za bardzo nie chcę zadzierać, niech sobie tam lata. I chyba z ulu nawet nic nie wydropiło. Tam coś mogłoby z niego wydropić, to by było fajnie. Nie szczególnie cokolwiek chciał wydropić z tego ulu. 1200 metrów. I tak naprawdę, kurczę, kilometr szedłem w klockach. No to tak powiedziałbym, że niewiele. Podoba mi się ten generator, naprawdę. Ten przygodowy świat jest tutaj bardzo intrygujący i... Dlaczego pada? Ej! Pamiętam, że padało zawsze, jak długo nie spałem. Jak kilka nocy na przykład spędziłem w kopalni i nie spałem. A teraz tutaj nagle tam pada. No dobra, wrócę do domku. Kotki widocznie płaczą, nie? Albo do tej wioski wrócę, przynajmniej się prześpię, nie? No tak w deszczu to nie ma co, tak tam w deszczu pod rynny, nie? Fajna góra. Bardzo mi się to... Wyjdę w deszczu na górę. Okej. Okay. Niby na minimapie jest, tak tutaj widzicie, no nie szczególnie.
To jest ostatnie miejsce na minimapie, w którym bym się chciał znaleźć, nie? Takie tam trawy, grasy i tyle, tam nawet drzew chyba. Natomiast w perspektywie, jak widzicie, tego trójwymiaru, no to jest bardzo ładna taka i zachęcająca struktura, nie? Ładnie. Gdyby tylko ten render distance był większy, to więcej można było zobaczyć. Natomiast czego wymagać od Maca, nie? Tutaj nie ma karty graficznej za tam 4000 zł. Chociaż muszę się przyznać, że ostatnio nie do swojego komputera, do komputera innego, zakupiłem GTX-a 1660 bodajże za bardzo, bardzo fajną cenę. Lubią się pojawić w takiej cenie na Eliksie i to jest całkiem fajna okazja i całkiem sobie nieźle radziły, to ja byłem w szoku, że karta za 500 zł potrafi tak fajnie renderować w miarę nowe gry. Więc taki case z tym, z GTX-em. Glina cenniejsza niż złoto, trzeba wykopać od razu, proszę bardzo. Ciekawe, czy pan od gliny cenniejszej niż złoto jeszcze kiedyś coś będzie publikował, bo kiedyś wrócił, pamiętam, robił live'y, całkiem fajne live'y, podobały mi się pod kątem treści. Wiem, że wielu osobom się te live'y nie podobały, natomiast mi się to podobało i szkoda, że potem jakby przestał te rzeczy tam publikować. Nowoszkolni zaczęli go cisnąć, że wrócił i twierdzi, że teraz jest nie wiadomo kim, bo kiedyś wielu ludzi go szanowało i lubiło, a że teraz się uważa za jakiegoś tam guru. Częściowo myślę, że trochę w tym racji było, jak w każdej tam legendzie, to ziarnko prawdy. Jednak myślę, że warty był tego, żeby jakby podziwiać go za to, że wrócił. I potem się zniechęcił i z tego co wiem już za bardzo nie występował w necie. Z kolejnej strony, no owszem, każdy może sobie znaleźć jakieś zajęcie, jakiś inny sposób, powiedzmy, przeżywania tego, co przed nim, co koło niego i tak dalej. Więc jak dobrze się tam czuje, ma, no to pozostanie w naszych pamięciach jako dobre wspomnienie dawnych czasów, które kiedyś miały miejsce, nie? Fajna góra. Panie zombiaku, no na razie z panem nie chcę tutaj się spotykać, nie mam ku temu potrzeby i ochoty. Wiem, że pan bardzo by chciał porozmawiać, ale no dzisiaj nie mam zamiaru rozmawiać o wegetarianizmie. Nie obserwuję profilu sławni wegetarianie. Dobra, wiem, że jestem blisko. Kierunek, most przygodowy i wracamy do domku. O, węże. O, kochane. Weź. Ty. Pieski bardzo ładnie się zachowały. Czy no, wilki. Bo rzuciły się na szkieletona, nie? Okej, jestem w domku. No całkiem nieźle te szyby wyglądają, te szyby, nie szyby. Może... Czekajcie, da się zrobić z tej gliny takie te klejowe ściany. Te były fajne, podobają mi się. To pójdę je przepalać w takim razie. Kleje się chyba robi tak, nie? Znaczy kleje, tą... A? O, brawo! Ciach. Super. A czy możemy je zabarwić? Czy ja mam tutaj... O, jest inksak. Jakbym je spróbował przepalić? Oczywiście staroszkolni zaraz mnie będą cisnęli, że nie wiem, jak to się robi, albo że nie czytałem Minecraft Wiki. No nie czytałem ostatnio Minecraft Wiki i nie mam z tym żadnych problemów, nie? I czasami najważniejsze jest to, żeby dobrze się bawić, a wiedza przyjdzie w swoim czasie. O, jest terakota, nie? Ale jak to się robi, ten stain taki? Aaa, dobrze! Czyli jest na to sposób i zrobimy to. To się nazywa terakota w tym, ale black. To czy jakoś się to nazywa? Poisz bazalt. Bazalt byłby fajny. Skąd bierze się bazalt? A, bazalt to jest jeden z tych surowców, których ja nie lubię, nie? Ach. Dobra. Znając mnie, gdzieś tutaj ten bazalt powinien być, nie? Granic.
Bazalt, jest bazalt. Jak to było z tym bazaltem? Pokażcie mi, proszę. Bazalt. Osiadł. Jak ten bazalt wygląda? Smooth bazalt, ok. Smooth bazalt. Do kitu. Nie, nie chcę takiego. A, bo to jest ten bazalt, ten taki... Czekajcie, bazalt. On wygląda tak samo. Czy smooth, czy nie smooth, to... To do niczego jest ten bazalt. Dobra, dajcie mi klej. Znaczy, terakota. Klej. Mhm. I ułożymy tą terakotę tutaj dookoła. Tak, i inksak, jest inksak. Aha, ale czekajcie, czy ja, czy z inksaka się robi jakoś ten black dye, czy... Okej, jest, dobra. Spróbujmy zrobić jednego z grejem, bo tak naprawdę ja nie wiem jak to będzie wyglądało tak naprawdę. Oczywiście zjedziecie mnie, że a tam, opa sobie creative'a, zobaczysz. Przecież dawno temu wieżowiec z tej przepalonej gliny. W 2015 roku tam w audiovlogu, nie? Tak było, budowałem. Ale się czasy zmieniają czasami i człowiek zapomina, co robił kiedyś. Chyba to nie były te grey, tylko to była trochę inna ta terakota. Ona była cyjanowa. A cyjan robi się przez... Czy ja mam kaktus? Czy z lilipada może wyjść zielony barwnik? Nie, nie może wyjść. Dobra. Wiecie co? W zależności od tego, czy pada. Jak pada, pójdę spać. Pójdę spać. Proszę. A. Nie mogę. Gdzie jest pustynia? Czy była tu gdzieś pustynia? Wiecie, to wybiorę się łódką. To dzisiaj będzie taki w takim razie special, kurczę, bo dosyć długi ten odcinek będzie. Ale mam nadzieję, że to jakoś wam się spodoba. A, akurat się przetarło. Ładnie. To mnie cieszy. Popłynę tam, gdzie była... Wiecie, co gdzie było. Te pola owcze tam, gdzie były. Już nie pamiętam, jak się tam płynęło. Nie mam tego na minimapie. Co z tym zrobić? Wiem. Zatrzymam łódkę tutaj. I zatrzymam też grę tutaj. I przekopiuję sobie waypointy, o ile się da, z tej poprzedniej wersji. Poprzednia wersja to była chyba 1.15, nie? Kurde, nie działa. To są te cache, tak? Aha, dobra, patrzcie. Pola owcze są chyba... Są te bagna. Czy tu są pola owcze? Tu jest to miejsce, gdzie kotka miałem, nie? Dobra, to się wybiorę. To nie są pola owcze. To są te bagna, nie? Dobra, jedziemy na domek na bagnach. Proszę ustawić mi ten radar. Proszę skierować kamerę, nie? Oś. Tak. Popłynąłem. Ile tam jest? 1300 metrów, więc... To znaczy tak. 1300 kratek to dosyć dużo. W klockach dawno temu, jak grałem w 1.2.5 na tekicie, to ta moja baza była oddalona o 2000 kratek i ja... Byłem wtedy taki z tego dumny, że to jest tak daleko. A teraz się z tego śmieję. W szczególności jak klocki pokazują, nie wiem czy zawsze pokazywały, może pokazywały, może nie, nie wiem, nie pamiętam. Nie, możecie zobaczyć na starych filmach z serwera Giela. No tak, jak się widzi w metrach dystans, no to jest to totalnie śmieszne. Teraz trochę mam takie... Nie jestem pewien, czy na tym świecie były pola owcze. A już za niedługo jestem na tym, na bagnach. Na domku tym, który tutaj miałem na bagnach. Gdzie walczyłem o kotka, o Bixera. A
Teraz już no, Bixera, tego OS-a nie ma. Najpierw była Katajna, potem był Bixer, teraz jest Ventura, a Apple się, znaczy się odgraża. No nie odgraża się, po prostu wyszedł nowy system niedawno i się nazywa Sonoma. Ale coś mi się ta nazwa nie podoba, kurde, kojarzy mi się z jednej strony z Isomnią, z drugiej strony mi się kojarzy... Nie no, nieładna taka nazwa, kurde, nie chce mi się instalować tego systemu, bo też nie ma... Co tam jakby się, co tam od tego systemu jak gdyby oczekiwać, nie? No i tu jest to miejsce, gdzie miałem ten domek, gdzie walczyłem z mobami o kotka, nie? O, tu jest ta flaga postawiona tego... jakiegoś tego demona, czy tam czegoś, z czym tam walczyłem kiedyś. Ktoś tam był, jakiś taki rycerz i ja go tam ten rozwaliłem i potem on jakoś tam... Czy tam przychodził, jakieś takie były hece. Dobra, gdzie łódka? Chciałbym mieć do tego moda taki tweak, wiecie, jak jest w mapach, tam w komórkach, jak się zostawia gdzieś auto, to potem się pokazuje na mapie, że tu zostawiłeś auto. To ja bym chciał mieć tak na mapce, że tutaj zostawiłeś łódkę. Wtedy wiem, gdzie jest łódka. W prosty sposób dałoby się to zrobić tak, że przecież łódka to jest entity. Więc teoretycznie mógłbym tutaj w optionsach, w radarze, w mobs to display, teoretycznie mógłbym jakoś zmodyfikować tego moda, o ile on jest open source'owy. Nie wiem, czy on jest open source'owy w tej chwili, czy nie. Bo to jest jakiś tam zdekompilowany ten voxel map, przystosowany na najnowszą wersję tam klocków. Ale czy to, że jest zdekompilowany i jakby wgrany ponownie, to od razu jakby jego twórcy ustawili go jako open source? Znaczy ci, którzy go przerobili? Trochę wątpię w to. Albo ja też go zdekompiluję po prostu i wtedy dogram sobie, żeby mi pokazywał. No bo łódka to jest takie samo entity jak mob. Niczym nie różni się jazda na łódce. Tak, jazda na łódce. Od jazdy na koniu. Wielkie cytaty niewielkich ludzi. Ostatek jakiś zatonięty. Nie byłem tu jeszcze. Dobra, pójdę, zobaczę, co to jest ciekawego na tym statku. Marchewka. Kol. Dobra, nie chcę kola. O! I tędy jakby znowu wracamy na południe, nie? I może jak popłynę troszeczkę dalej, to znajdę jakąś pustynię, na której znajdę kaktusy, które dadzą mi daja, dzięki któremu będę mógł zafarbować terakotę na cyjanowy i będę miał ładne te obudowane wejście do bazy. Byłoby fajnie. Ale to wracam do domu, nie? Ja jeszcze nie chcę, powiedzmy, wracać do domu. To musiałbym płynąć w tą stronę w takim razie, na zachód. I może dopłynę do czegoś. O, zaczyna się muzyka. Notabene jakby idealnie do celu mojego, znaczy do celu, do tego, co tutaj aktualnie robię. Poruszam się trochę szukając, trochę podróżując. Dawno nie słuchałem muzyki z klocków, nie? Owieczki. Wygląda trochę jak owcze pola, nie? Ale nie, tutaj nie ma co się zwodzić. No, owcze pola gdzieś są na tym serwerze. I jak kolejne jakieś waypointy odgrzebię, to być może je znajdę. Chociaż... Czysto teoretycznie można by było powiedzieć, że to są owcze pola. Na owczych polach miałem wybudowany domek, więc to odróżnia te owcze pola od innych owczych polów. Na owczych polach nie było wioski, a tutaj na tych polach jest. Jakieś drzewa też tam niby były, nie? Jest tutaj zdecydowanie dużo owiec. Czy jest ich za dużo? Nie, jest ich ciut więcej, jak powinno być, nie? Dobra, robi się zmierzch, więc trzeba będzie powoli wracać do domku. Koniki. Czy ja kiedyś... Tak, w Krockach dawno temu jeździłem na koniku.
Notabene do domku nie jest aż tak daleko w tej chwili. Teoretycznie mógłbym przejść tędy i wrócić się tam przez morze, nie? Potrzebuję kierować się na wschód. Trochę jakby w kierunku tego domku, ale muszę pamiętać, gdzie jest łódka. Nie ustawiłem sobie, gdzie jest łódka. Tam było w miarę prosto wiedzieć, gdzie jest łódka. Na tych bagnach, bo była dosyć niedaleko. Kwestia jest taka, czy to jest plaża, czy to jest jakby już pustynia. Bo jak to jest plaża, to... Plaża. Dobra, to no niestety trochę się teraz będę wracał. Idylla. Ten, tapeta Windowsa XP, nie? Gdzie ja jestem? Ja jakoś biegłem tak, nie? Od tej strony, tędy. Bo przynajmniej chciałbym dostać się do łódki i wrócić do domu, nie? W łódce. W łódce czy na łódce, nie? Starczą czy na tarczy. Węże już tam gdzieś się pojawiają. Podobno. Jakaś wiedźma też. Wiecie, ja chyba tutaj nie byłem. Są to niby pola owcze. Idę w totalnie przeciwnym kierunku. Ja pierniczę. Ale z drugiej strony przyszedłem stamtąd, nie? Siu. Fajnie, że gwiazdy widać przez wodę. Wiecie, i chyba się mi nie uda znaleźć tego, czy tego miejsca, gdzie tą łódkę zostawiłem. Teraz naprawdę muszę na wschód. Jak się uda, to będę bardzo szczęśliwy. Jakieś jaskinie są, nie? Z nowego generatora? Chyba nie z nowego, chyba jeszcze ze starego. Chociaż szczerze, to nie wiem. Nie, to musi być nowy generator. I jakieś tam są błyszczące te rudy, surowce. Coś w ten deseń, więc teraz idę znowu w tamtą stronę. Teraz powinienem iść na wschód i trochę na południe. Czyli w stronę tego bloku lawowego takiego. Kolejna zachęta do pójścia do tego, do Netheru. Ja w Netherze już byłem. I dzięki temu jest. W kanionie są te apartamenty niby przyszłe, gdzie ja tam miałem mieszkać. Są obudowane ładnie. O, jest wioska. Patrzcie, znalazłem tą wioskę tych villagerów, gdzie na początku byłem. Może nawet mi się uda tą łódkę tutaj gdzieś znaleźć, nie? Bo tutaj mniej więcej były te tereny. Szczerze mówiąc. Gdzie ja tą łódkę mogłem zostawić? Tak, wy sobie bardzo łatwo możecie ten film przewinąć i powiedzieć: a, Wolf, tam w 25 minucie zostawiłeś tą łódkę tu, a tu, Mondralo. I szukasz jej po całym świecie, aby dojść do Pacanowa. A ja nie mogę sobie cofnąć filmu, dlatego macie taką przewagę nade mną. Wyjścia są dwa. Albo znajdę łódkę i wrócę, albo mnie tutaj zatłuką. Przyjaciele i nie. Wygląda, jakbym tutaj gdzieś tą łódkę zostawiał. To były te koniki. Ale ja tak pamiętam, jakbym ją zostawiał na jakiejś zielonej takiej plaży, nie tej. Haha! Mam cię. Ziu. I lecimy do domu, moi drodzy. Bo już ten. Nie znalazłem dżungli. Nie znalazłem kaktusów. Być może kaktusy gdzieś są w domu. Ale nie patrzyłem. Tak. Być może patrzyłem. Może nie patrzyłem. W każdym razie była to bardzo ciekawa przygoda. I z nowym generatorem, i na nowej wersji, i na nowych lądach, gruntach i przerozmaitych sytuacjach. Trochę taka przygoda biegająca, ale mam nadzieję, że się Wam to podobało. Być może między odcinkami uda mi się znaleźć jakieś kaktusy i zrobić z nich ten cyjanowy barwnik z zielonego i niebieskiego. Niebieski się robi z lapisu. Chyba mam jakiś lapis. Powinienem mieć lapis. Zielony z kaktusów, niebieski z lapisu. Okej, okay, tu jest znowu ta baza tych naszych podwodników. Podwodnik? Podwodnik czy podwodnik? Wow!
Ale straszne, kurde. To był ten jakiś demon z Atlantydy, nie? Rzucił na mnie jakiś ten czar. Przynajmniej na to wygląda. I co, tędy się płynie do domu? Tak, tędy i potem będę musiał troszeczkę odbić w drugą stronę. I teraz ja muszę płynąć na południowy wschód, bo muszę opływać tutaj ten... jakiś ten cypel taki. Bo tutaj będzie znowuż ten okręt i ten drugi półwysep tam, gdzie ta wioska była, nie? I dzięki temu będę w stanie się dostać... Tak, tu jest te ruiny, potem ten okręt, nie wiem, czy jakoś... Okręt powinien być cały czas w tym miejscu, gdzie on był. Przynajmniej o ile dobrze pamiętam. I już widać moje molo. Tak, okręt jest tam, dobra. Ten okręt już jest dawno tam obrabowany. Więc tak, po długich i ciężkich przygodach docieram powoli. Ile mam tutaj tego? 3 minuty tej fatygi? Ja, nie ma żadnego problemu. To jest tier 3, o, czyli że będzie mi bardzo ciężko tam coś minować. Okej. Dobra, wychodzę stąd. Troszkę się posilę. I oczywiście trzeba, co zrobić? Nakarmić kotki. Ciach. Jedne. Hej Sierra. Bezimienny Sakamoto-san, Mojave, Big Sur, Rigen. I drugi bezimienny. Cieszę się, że wróciłem w łódce, a nie na łódce. I mam nadzieję, że ten odcinek się Wam spodobał. I cóż, zapraszam do kolejnego, który nagram kiedyś. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Do kolejnego odcinka.